Gdy myślę o zmianie, towarzyszą mi dwie emocje, skrajnie różne, ale obydwie bardzo pensjonarskie. Z jednej strony czuję ekscytację, co przyniesie przyszłość, z drugiej strony lęk przed tym, że czy przypadkiem czegoś nie stracę. To, co zauważyłem, że zazwyczaj, gdy wygrywa ekscytacja, lepiej na tym wychodzę. Zmiana jest możliwa. Zmiana w życiu każdego człowieka jest zawsze możliwa. Zmiana zawsze oznacza jakąś szansę. Zmiana nie musi oznaczać konkretnego planu na przyszłość, ułożonego i pewnego. Zmiana właściwie zaczyna się w momencie zakwestionowania niedobrych dla nas schematów, w których tkwimy. I zmiana często jest konieczna. I o tym jest moje wspaniałe życie. Czym jest dla Was zmiana? I czy uważacie, że zmiana jest możliwa? Zmiana jest możliwa, dla mnie zmiana jest szansą. Podpisuję się. Zmiana jest konsekwencją naszej decyzji. I zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi podjąć tę decyzję i udźwignąć. Myślę, że zmiana jest konieczna. Bo bez zmian w życiu, to by było takie jak... zmiana gdzieś jest taką rzeczą, dla której się też żyje. Zmiana jest dla mnie faktem, coś jest inne niż dotychczas. Zarówno sytuacja, jak i osoba. Myślę, że akurat nie Łukasza, każdy przychodzi jakąś zmianę, jest ona możliwa i główny bohater ją przychodzi, ale myślę, że każdy bohater zmienia się. Zmiana to wyjście ze swojej strefy komfortu. Zmiana to dojrzenie do pewnych decyzji, których się już nie boimy. Zmiana to dreszczyk ekscytacji. Zmiana to oczyszczenie głowy, przez co mogą do nas przyjść po prostu inne rzeczy. Mamy na nie miejsce, lepsze rzeczy. Nie ma nic złego w zmianach, także decyzji. I fajnie, że mamy do tego prawo i że nie musimy być przyspawani do jednego stanu rzeczy. I zmiana to wyzbycie się strachu. Chęć zmiany to wyzbycie się strachu. Kocham zmiany. Na pewno jest nieodzowną częścią ludzkiej egzystencji. Poczynając od rzeczy prozaicznych, kończąc na rzeczach ważnych, które nas określają, które nas warunkują, które po prostu o nas mówią, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Myślę, że zmiana jest też elementem poszukiwania własnego ja. I ludzie, którzy zmieniają swoje zdanie czy poglądy, ale nie dlatego, że są jak chorągiewka na wietrze, tylko jest to podparte nabytym doświadczeniem, edukacją. Są silni, są odważni, są inteligentni. I czy zmiana jest możliwa? Jest możliwa. Czasem wręcz konieczna, ale bądźmy szczęśliwi i podejmujmy zmiany w swoich życiach świadomie i bez przymusu. Tylko w momencie, kiedy my czujemy, że to jest potrzebne nam, i tyle. Dla mnie zmiana jest chlebem powszednim, bo w dużej mierze wyznacza rytm mojego życia, ale też takim powietrzem, którym powinniśmy wszyscy oddychać, ożywczym. I uważam, że jest jak najbardziej możliwa, ale nie odbywa się sama i w próżni, tylko poprzez edukację, w którą wierzę nawet w tak konserwatywnym kraju, jakim jest Polska. Pozdrawiam. Czym jest dla Ciebie zmiana? Chaosem. A czy według Ciebie zmiana jest możliwa? Absolutnie. Jest konieczna i naturalna. Zmiana to jedyna stała w naszym życiu i musimy być na to gotowi. Możemy tylko się jej poddawać po to, żeby się rozwijać i żyć pełnią życia. Zmiana jak najbardziej jest możliwa, ale wymaga od nas dużo pracy. Ale ten efekt i nagroda na końcu jest najlepsza i najlepsza.
zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kin na film Moje Wspaniałe Życie. Od 29 października w kinach występują Agata Bożyk, Jacek Braciak, Adam Woronowicz i Helena. I wielu, wielu innych wspaniałych aktorów.